Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj poniedziałek, już jest po 18, więc mogłem już zamknąć drzwi tutaj do warsztatu, żeby nikt nie przeszkadzał. Takie krótkie zestawienie napraw i to, co tutaj jeszcze planuję zrobić, to testowałem swoje kleje na różne materiały, jak kleją, ile procent utwardzacza, jakie efekty daje, czy inne środki pomocnicze, jak na to wpływają. Zapomniałem o tym kleju właśnie. Ja jego też czasami używam. To, że on jest tylko dostępny w tubach, to jest powód, dla którego jego nie używam, ale wcześniej jak sprawdzałem, to faktycznie wypadł bardzo dobrze, więc teraz chciałem na tym samym materiale zrobić test, co swój klej testowałem. Jak ja to zrobiłem, a więc to było tym pędzelkiem. A więc wylałem trochę kleju, rozprowadziłem pędzelkiem na jednej stronie, na drugiej stronie. Po 10-15 minutach, jak troszeczkę przesechł, drugą warstwę dałem. No i teraz już przesechł swoje. On tak lekko się lepi, więc mogę przyłożyć. Pukać młotkiem. Ja sprawdzę tylko, czy się nie przestało nagrywać. Ok, nagrywa się. No i teraz to ścisnę pod tą swoją prasą, gdzie fleki dociskam, czyli tutaj sobie na to kopytko dam i na parę minutek, czy na pół minuty to przycisnę. Ja tutaj wcześniej robiłem testy swojego tutaj kleju. Ten sam producent, więc to są kleje znane na całym świecie. Myślę, że tą markę to każdy szewc, gdziekolwiek nie naprawia buty, to słyszał o tej marce chemii, klei różnych. To są różne środki też do przygotowywania. Ups, jeden mi upadł. To jest utwardzacz, halogen, primer taki do... Jak są pianki typu pur, one się lubią starzeć, to on ją troszeczkę jeszcze bardziej tak regeneruje, że jest szansa, że da się pewne rzeczy skleić, mimo tego, że już się jakiś tam efekt starzenia zaczął. Tak więc skleiłem to dzisiaj, więc myślę, że jutro wieczorem pod koniec pracy znowu będę mógł sprawdzić wytrzymałość tego elementu i porównać sobie do tych dwóch próbek swoich, które wcześniej wykonałem klejem, którym na co dzień kleję. Więc myślę, że to takie porównanie będzie bardzo obiektywne. Ok, a co tam poza tym, to teraz sezon, oczywiście dużo zapiętek. Zapięteczki to jest czasochłonna naprawa niestety. Zobaczcie sobie. Oj, się coś wyostrzyć nie chce. Ach, ten telefon już jest. No. Ja robię tak zapiętki, żeby tutaj musi być wszystko mięciutko. Łączenie jest w tym miejscu. Ale też staram się tak robić, żeby nie było za bardzo sztywne. Ogólnie zapiętek nie może tutaj być za bardzo grubo materiału, nie może to być przeszyte przez stary zapiętek i przez tutaj wyściółkę cholewki. Ten stary zapiętek musi być wycięty do tego miejsca i dopiero pianka zdemontowana, ewentualnie usztywnienia podklejone, jeżeli tak wymagają. W tym przypadku tak było robione. Dopiero wszywany zapiętek i jak to jest wszyte, to dopiero piankę, wyłożenie całe tutaj robię, żeby to jakiś miało sens. No niestety jest to czasochłonna naprawa i nie mogę przyjąć więcej niż dwie pary na dzień, ponieważ inne naprawy też muszą zostać wykonane. Tutaj jeszcze w takich najeczkach robiłem zapiętki. Zobaczcie sobie z zewnątrz. Nic nie widać, że były zapiętki wymieniane, a od środka o, jest przeszyte.
Jest też mięciutki materiał. Pianka została uzupełniona. Jest to zrobione tak, żeby jak najmniej było widać. One jeszcze były klejone. Tutaj jeszcze muszą troszeczkę doleżeć. Bardzo częsta naprawa to macie obuwie skórzane, ze skórzaną podeszwą. Chcecie je eksploatować na co dzień, nie tylko po biurze. Nawet jak po biurze, to wiadomo, że skóra no, ma tendencję do ślizgania się. Można to podzolować. Tutaj w tym przypadku tak to wygląda. To jest guma Vibram 1,8 mm. Tutaj klient przyniósł te buty i tam były do wyboru 1 mm albo 1,5 mm. Są jeszcze włoskie, takie matowe zelóweczki, no ale tutaj stawiliśmy na wytrzymałość i na antypoślizgowość. Jest to drobna guma, ale sprawdza się do takich butów. One też jeszcze muszą do jutra sobie poczekać. Jeszcze będę tutaj sprawdzał, czy jakichś mankamentów nie ma, takich estetycznych, ale nawet to nie wyszło. Mogę spokojnie pokazać, jak to wyszło, jeszcze bez, że tak powiem, makijażu. Nie ma się do czego przyczepić. Taki lekki, malutki łuk zrobiłem. Nie robiłem na prosto. Teraz tutaj w tym przypadku delikatny łuk. Co jeszcze u mnie, oprócz tego, że strasznie dużo pracy czasochłonnej. Dzisiaj przyszła mi taka jeszcze pasta. Na wysoki połysk. Jest to pojemność 75 ml. Ja już ją tak wstępnie musiałem na szybko sprawdzić na swoich starych butach zapach. Ja albo jestem narkomanem pastowym, ale uwielbiam zapachy w ogóle past Safira, czy to kremy, pomadiery, one mają taki specyficzny, taki przyjemny zapach. A więc no, pasta jest po pierwszym takim szybkim zastosowaniu tej pasty. Ja nigdy nie miałem cierpliwości, żeby coś robić na jakiś tam lustrzany połysk, ale moje tam stare buty zimowe, lekko je tam przeczyściłem, dałem dwie warstwy podkładu tamtej pasty. O, tej. No i spróbowałem tylko porównać, czy faktycznie jest lepszy efekt daje, czy tak podobnie. I muszę stwierdzić, że faktycznie, jeżeli zależy Wam, żeby mieć wysoki, lustrzany połysk, to ta pasta Safira jest bardzo dobra. Ja oczywiście ją będę tutaj testował, jak będę miał tylko jakieś możliwości. Jakąś taką opinię głębszą, to myślę, że na jesieni, może troszeczkę później będę mógł coś więcej o tym powiedzieć. Tak więc na tyle. O, może już tutaj zdejmiemy to. O. Tak. A więc ta próbka teraz musi poczekać do jutra. 24 godziny to jest takie minimum. Zrobię to, sprawdzę to mniej więcej, żeby było tak samo robione jak te pozostałe próbki. Te próbki oczywiście one już przed weekendem zostały sklejone, więc też dłużej. Dlatego dopiero zacznę ją próbować jutro po południu. No i mniej więcej to na świeżo robione, więc będę miał porównanie, czy jest też tak samo mocny jak ten, co ja używam, czy jest słabszy, czy może lepszy będzie jeszcze od tego. Zobaczę. Oczywiście postaram się pochwalić tymi moimi testami z Wami. Tak więc na tyle. Dużo pracy mam, tam klejenia. Dużo osób się zastanawia, ile kosztuje klejenie, dobre klejenie. No na przykład tutaj takie mam kozaczki do klejenia, skórzane. Tu wszystko, tu ta skóra cała pracuje. A więc
tutaj wstępnie już pokazywałem. Ja nie chcę tego rozrywać teraz bardziej, bo nie chcę, żeby się coś może pociągło, uszkodziło, żeby się nie uszkodziła skóra, ale klej po prostu już jest wysuszony. On odeszło tutaj od pod podeszwy, cała cholewka, więc to delikatnie będę musiał nawilżyć środkiem, który rozpuści nam klej, i żeby to resztę dobrze rozkleić. Następnie będzie cholewka przyklejona na nowo do pod podeszwy. No i dopiero później cały etap czyszczenia mechanicznego. Tutaj będzie trzeba pracować z rozpuszczalnikami, trzeba będzie to dokładnie zdrasać i następnie przygotować. Guma będzie czyszczona, odtłuszczana, halogenizowana, no i skóra będzie, to musi być wszystko delikatnie, ostrożnie, może nie delikatnie, ale ostrożnie wyczyszczone z tego kleju. Tak więc dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. Nie wiem, czy ja teraz ten film opublikuję od razu, czy poczekam, aż zrobię ten test. Jeśli tak, no to będzie ciąg dalszy.